co jeszcze, Osiu? Palacinta, kakałko i dżem. Dolina Racławki to klimaty, które lubimy. Zapraszamy na kilka ujęć z tego urokliwego miejsca, ale pierwsze zapraszamy Was na krótką relację z dożynek w tym samym miejscu, na którym byliśmy we wrześniu. Miłego oglądania! Jesteśmy na parkingu w Kamieniołomie, ponieważ przyjechaliśmy na dożynki i nawet nie wiedzieliśmy o tym. Miesiąc później znowu jesteśmy w Dolinie Racławki po dożynkach, tym razem piękne okoliczności przyrody. Zaczynamy od placu zabaw. A dlaczego tak często tu przyjeżdżamy? Otóż jest to miejsce dla nas szczególne, dlatego że byliśmy, to była nasza ostatnia wycieczka, byliśmy tutaj ostatni raz przed urodzinami Mili. To był bardzo, bardzo zimny październikowy dzień. Tym razem mieliśmy więcej szczęścia, ponieważ było 24 stopnie, naprawdę wspaniała aura, bardzo dużo turystów, a jednak nie odczuliśmy tego. Było bardzo przyjemny spacer tą urokliwą dolinką. Polecamy. Bardzo dużo ludzi z psami, oczywiście z dziećmi. Przepięknie. I z milaczkami, tak? Gdzie byście się wyspinali? Oni tutaj buszowali, chodzili, ile się dało. Trochę off-road, szukając grzybów, podziwiając przyrodę. Przepięknie. Jestem zakochana w tym miejscu, że polecamy bardzo, bardzo serdecznie. Widzieliśmy również bardzo dużo ludzi z wózkami, z takimi maluszkami, które jeszcze nie chodzą. Także dla takich maluszków niechodzących też tutaj jest przepiękne miejsce. Oczywiście może nie w tym kanionie. Dotarliśmy do kanionu po drugiej stronie. Rodzinka, teraz musimy do nich dotrzeć. Przed chwilą tam byłyśmy. Sami powiedzcie, czy tu nie jest pięknie? Nie jestem zauroczona, zachwycona. Setki grzybów? Ktoś wie, jak się nazywają te maluchy? Mila wie. Także podziwialiśmy przyrodę. Mila jest zafascynowana kamieniami. Teo zbierał patyki, zbierał szyszki na różne ludziki, które zrobimy w domu. I sami widzicie, dolinka naprawdę jest przeurocza. No i co, znaliśmy jakieś grzyba, nie wiem co to jest. Tak jak powiedziałem, Teo kopał. A wszystko w dolinie właśnie rzeczki Racławskie. Idziemy. Ojej, co to za kaszel? Zjedzony miś? Trochę. Tędy można dojść do Czernej i do Krzeszowic i nawet do czego? Do Chrzanowa, 50 km. Zaczyna się Ślak Zielony. Wracamy na plac zabaw. Ja.
A teraz zmierzamy w kierunku miejsca na ognisko. Nie wiemy, czy będzie, ale mieliśmy dużo szczęścia. Okazało się, że akurat ktoś zwolnił to miejsce i udało nam się zrobić ognisko, przyrządzić obiad. Teo był bardzo zadowolony, uwielbiamy ogniska. Zasada w tym miejscu obowiązuje, kto pierwszy, ten lepszy. Obok nas były urodziny, które trwały tam od godziny 9. Niedaleko jest parking z Toytoyem, niedaleko jest mała kawiarenka, także dla każdego coś miłego. Dzieci kąpały się nawet w tej rzece, także było ciekawie. Tutaj Teo jest obrażony, że nie może się kąpać. Dużo różnych cudów natury i oczywiście ognisko wymarzone i kiełbaski dla tatusia. Tato marzył o tym, żeby mieć ognisko z kiełbaskami. Można w okolicy jeszcze trochę pospacerować. Niektórzy się wspinają. Także fajne, ciekawe miejsce. Chyba wolimy je w wersji niedożynkowej, bo było o wiele kameralniej i ciekawiej. Widzimy to miejsce. Na pewno będziemy tutaj jeszcze przyjeżdżać. Dziękujemy za oglądanie, szczególnie osobom, które dotrwały do tego momentu. Wspaniale, dzielić z Wami te filmy. Pozdrawiam Was. Pa!